Warto było, warto zawsze wracać do miejsca, w którym są wspaniali ludzie, którzy uczestniczą w prowadzeniu i tworzą ten klub. W ten sam sposób, tak samo. Jest to zwieńczenie całego sezonu ciężkiej pracy. Dla każdego sportowca jest to naprawdę bardzo fajna, bardzo cenna chwila. Na pewno cieszę się, że po takim roku, dla mnie dosyć trudnym i dziwnym, gdzie było naprawdę mnóstwo stresu i dla mnie, i dla bliskich, zwieńczony ten sezon jest dla mnie właśnie tym pierwszym miejscem. Ale tak jak wspomniałem, pierwsze złoto, drugie smakowało w ten sam sposób, i na pewno są to wspaniałe chwile i życzę, żeby każdy sportowiec mógł to przeżyć. Każdy powrót, każdy. Jak byłem pierwszym raz, potem pierwszy powrót, każde spotkanie z wami było inne. Byłem troszeczkę w innej roli, ja byłem inny, miałem troszeczkę inaczej poukładane w głowie, inne cele, inne ambicje w stosunku do siebie, w stosunku do klubu. Każdy rok, który spędziłem w Jastrzębskim Węglu, był zupełnie inny. Każde wejście do klubu było zupełnie inne, ale na koniec zawsze wspominam i zawsze wychodzę w ten sam sposób. Na pewno poznałem kolejnych wspaniałych ludzi. Jak wiemy, co roku się zmieniają składy, zmieniają się ludzie, którzy współtworzą ten też klub. Także na pewno za każdym razem, tak jak już mówiłem, było inaczej, ale końcówka jest taka sama. Chciałbym podziękować wszystkim. Chciałbym podziękować przede wszystkim fanom. Trochę mi szkoda w tym roku, ponieważ nie mogli świętować tego mistrzostwa z nami i tak już po zdobytym medalu stwierdziliśmy, że gdyby byli tu nasi fani, to chyba by hala spłonęła. Dlatego bardzo dziękuję im za to całe wsparcie, które otrzymałem przez tyle lat, mimo tego, że w trakcie mojego pobytu całościowego w Jastrzębskim Węglu zmieniałem kluby, to na pewno zawsze przyjmowali mnie w ten sam sposób, zawsze usłyszałem miłe słowa i zawsze słowa wsparcia, nawet w tych chwilach dla mnie trudnych. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzą ten klub, z prezesem na czele, że zawsze dawali mi szansę i że zawsze mnie przyjmowali w fajny sposób. Drużynie, każdej, w której byłem, tak jak już wspomniałem, poznałem tutaj wielu fantastycznych ludzi, przeżyłem wiele wspaniałych chwil i na pewno to zostanie w moim sercu.